Dobry wieczór Państwu. Witam ze słoneczny wieczór w Hennefos. Witamy razem z Kotkiem. Zaraz się prawdopodobnie znowu zamuli, ale niech się muli, proszę Państwa. Nexus 2 od razu powiem, to nie, to algorytm Facebooka. Tu nie ma moderatorów. Moderator jest jeden, ale on ma inne zadanie po prostu, także trudno tak będzie, także tak musi być, tak jest, a ja nie wszystko zdążę przywrócić, bo to wszystko mi miga, proszę Państwa. Dobrze, witamy razem z Kotkiem. Gdzie jest mój kotek? Jest mój kotek. Kocie, nie uciekaj mi tu, kocie, masz już siedzieć tutaj już. Kot, widzicie, uciekł jak zwykle. Je za darmo, powąż, weź tu troszeczkę, tutaj pomrucz trochę, no nie chcę pomruczyć. Dobrze, raz jeszcze, mam nadzieję, że Państwo mnie widzicie, albo przynajmniej mnie Państwo słyszycie. To bardzo się cieszę. To bardzo się cieszę. Nie wiem, co tutaj jest za watch. Niech będzie watch, proszę Państwa. Ostrzegam również w mediach narodowych. Dzisiaj jakiś moderator nazwał mnie chamem, że jestem straszny cham, więc dobrze, niech będzie. Mimo wszystko, jak będą chcieli zablokować media narodowe, będę ich bronił, bo chodzi po prostu o to, chodzi o pewne zasady, które ja wyznaję, a że inni nie wyznają, to mnie to już nie interesuje. Niech tak będzie, jak oni chcą. Proszę Państwa, zacznę właściwie to wszystko od dwóch cytatów. Pierwszy, proszę Państwa, a kiedyż będzie dla uczciwych, zapytał ironicznie. Sza, panie Trawiński, oni mają niebo, po co im dobre czasy? No to Dawid Halpern w rozmowie z Kazimierzem Trawińskim z Ziemi Obiecanej i następny cytat z Ziemi Obiecanej. Niezależność mają tylko nędzarze, bo już nawet i miliarderzy są jej pozbawieni. Człowiek posiadający rubla jest już niewolnikiem tego rubla. Bardzo ładnie napisał to wszystko, opisał to wszystko Raymond w Ziemi Obiecanej. Notabene, jeżeli ktoś chce poczytać dokładnie o zasadach, metodach i jak działa dzisiejszy Mordor, to radzę naprawdę uważnie przeczytać Ziemię Obiecaną. Faktem jest, że mi się jeszcze jeden cytat pojawił, nie zacytuję go dokładnie, bo nie miałem już czasu, żeby znaleźć po prostu dokładnie tego cytatu, ale jest takie coś w Mistrzu i Małgorzacie, kiedy ten prezes Nikanor Iwanowicz Bosy, tak, on mówi właśnie do tego faceta z NKWD. Tak, przyznaję się, brałem, ale uczciwie brałem. Nasze radzieckie, proszę Państwa. Ten cytat mi pojawił się po konferencji naszego pana, miłościwie nam panującego marszałka. I muszę powiedzieć jedną rzecz, że niestety, proszę Państwa, PiS znowu wpadł. Zwyciężyła niestety ideologia i psychologia oblężonej twierdzy, i że inni postępowali gorzej. Proszę Państwa, ja Państwu przypomnę, że kiedy zabito w kiblu na posterunku, w toalecie na posterunku policji we Wrocławiu, zabito tego młodego człowieka, pan wiceminister spraw wewnętrznych od policji, pan Zieliński, zaczął przede wszystkim od tego, że to właściwie to taka ofiara, to był handlarz narkotyków, jakiś taki, zaczął od deprecjacji ofiary, prawda? To samo było notabene z panią Magdą Żuk. Też taka skrajność, że od razu jest deprecjacja ofiary w tym momencie, tak jakby to usprawiedliwiało morderstwo, prawda? Partia, która wchodziła do wyborów i która na początku kadencji mówiła o czystości moralnej, mówiła o tym, co robili poprzednicy, nie może mówić, nie może usprawiedliwiać określonych działań, nie może usprawiedliwiać ewidentnego przekrętu, ewidentnego, proszę Państwa, przejawu w Herrenvolku. Tak, przejawu w Herrenvolku. Nie może usprawiedliwiać to, że inni postępowali gorzej. Bo to jest na tej zasadzie. No dobra, proszę Państwa, ukradłem. No dobra, ukradłem ten milion, ale proszę, on ukradł 2 miliony. Czy to jest sprawiedliwość? Czy to nie jest sprawiedliwość, proszę Państwa? PiS niewątpliwie te wybory wygra i niewątpliwie, ale PiS za to zapłaci. I to prawdopodobnie nie tak, i to nie jest czas aż tak odległy, jak się im wydaje. Mam nadzieję, że PiS jeszcze może z tego wyjść, bo proszę mi wierzyć. Część PiS-u jest naprawdę ogromna, jest naprawdę ogromnie, to są ludzie uczciwi, ludzie, którzy chcą coś zrobić, niestety sprytni karierowicze i tego typu zachowania psują. Poza tym dziwię się również tym wypowiedziom, tym, którzy się pchają do telewizji.
I jeszcze jedna rzecz dla tego młodego człowieka, który siedział obok pana marszałka. Ten młody człowiek po prostu, on nie rozumie jednej rzeczy. On już jest poświęcony. Nawet jeżeli PiS wygra, to on jest poświęcony, proszę państwa, bo tak to jest. I jeżeli mi nie uwierzył, no nie sądzę, że mnie oglądał, więc może mu ktoś powie, kto go tam zda, czy ktoś wie. Jeśli mu ktoś, jeżeli ktoś w to, jeżeli mi nie wierzy w to, co mówię, to niech posłuży się moim przykładem, przy czym ja dobrze wiedziałem, że tak będzie, ponieważ, proszę państwa, to, co się stało w PWPW ze mną, to Newsweek, Fakt, to wszystko, oni byli tylko i wyłącznie narzędziami. Tak naprawdę to największe naciski zarówno na pana Wojciechowskiego, jak i na to wszystko były właśnie z pewnej części PiS-u. Ja już nawet nie będę mówił, są notatki w PWPW z tych rozmów kwalifikacyjnych. Ile osób pan Wojciechowski odrzucił mimo poleceń naprawdę bardzo wysokich funkcjonariuszy PiS-u po prostu, którzy się do, te osoby się do niczego nie nadawały. Ja z nimi rozmawiałem i w jednym przypadku wręcz napisałem, że jedynym atutem osoby, która ze mną rozmawiała, tej osoby, jest jej znajomości, którymi epatuje ciągle znajomościami. Ja za to zapłaciłem, mnie wtedy nikt, żaden z tych pisowców nie obronił, proszę państwa, na tej zasadzie. Tak to działa i ten młody człowiek też za to zapłaci, bo jeśli PiS wygra, PiS na pewno wygra te wybory. Wygra i to nawet może będzie miał dużą przewagę, nie wiem czy konstytucyjną, sądzę, że nie, ale wygra. To nie oznacza, że pan marszałek Kuchciński przetrwa i będzie dalej marszałkiem i nie oznacza, że ten młody człowiek będzie dalej miał tą fuchę, którą ma. Tak to wygląda, proszę państwa. Niestety. Jest jeszcze jedna rzecz, tak jak mówiłem. Proszę państwa, państwo nie głosują, głosując na PiS, nikt z nas nie głosuje na pana Kuchcińskiego, na innego pana, innego i takiego różnego młodego tego. Głosujemy głównie na pana prezesa Kaczyńskiego po prostu. I tak jest niestety. I tak niestety jest. W związku z czym, proszę państwa, to po tej audycji zresztą, część z was powie, że zwariowałem, jak zaraz powiem, co oznacza tytuł, a druga część uzna mnie zupełnie za wroga w mediach narodowych, nie tylko w mediach narodowych, spodziewam się nie tylko w tych wszystkich różnych ludzi, spodziewam się cholernego ataku na siebie, ale trudno. Niech tak będzie. Marlinda, tak nie można mówić. To nie o to chodzi. Chcecie, żeby wróciło to, co wróciło? Mnie się wydaje, że PiS może jeszcze wyjść. Jeszcze ma czas. Ten tydzień jeszcze ma czas, żeby z tego wyjść i zamknąć również twarz opozycji, która, tak prawdę mówiąc, niech się uderzy w piersi. I niech tak mówi o lotach pana Tuska, o lotach pana Nowaka, o lotach innych panów w tym momencie. Niech to powie. Niech to również powie. Oni się teraz rzucili, a oni robili to samo. Natomiast dla tych wszystkich fachowców od PiS-u i tak innych, to i dla pana marszałka, ponieważ proszę państwa, ja tak jeszcze idiotycznej konferencji nie słyszałem i takich twierdzeń, jakich były, to ja powiem wprost, bo sobie nawet zapisałem. Otóż powtórzę raz jeszcze. Znam bardzo dobrze te wszystkie zasady organizowania tego typu lotów. Znam, ponieważ do moich obowiązków w Londynie należało bycie i przygotowywanie, zabezpieczanie wizyt, proszę państwa. I miałem trzykrotnie prezydenta, wszystkich premierów, niektórych dwukrotnie pomiędzy 2000 a 2006 rokiem, ministrów, delegacje z małżonkami, bez małżonek oficjalne. Są dokumenty, które to regulują i nie potrzeba żadnych nowych. I to nie jest prywatna taksówka. Nawet jak żona jedzie, małżonka w oficjalną delegację, jak jedzie prywatnie, leci, to inaczej to się dzieje. Ostatecznie pana prezydenta w jakiś sposób było stać na to, że on sam, lecąc do Stanów Zjednoczonych, zapłacił za córkę, która leciała samolotem rejsowym. Prawda? Więc pomyślmy o tym. Pomyślmy. Również i w PiS-ie są ludzie, którzy myślą w sposób państwowy. To nie jest prywatna taksówka, zatem twierdzenie pana marszałka, że on ma nowy styl, że on prowadzi jakiś styl, ma taki trochę gierkowski. Tak jesteśmy wszędzie tutaj, prawda? Uśmiechamy się. No tak, minister spraw wewnętrznych, wiceminister, pan ten od policji też ma taki styl i dlatego mamy tutaj konfety i różne rzeczy, proszę państwa. I przypominam również PiS-owi SLD, które przegrało ewidentnie z PiS-em wtedy w 2005 roku, baronowie SLD. Oni sami się cieszyli, baronowie SLD. Przypominam państwu.
A te dokumenty to przede wszystkim protokół dyplomatyczny, instrukcja HET i różne instrukcje bezpieczeństwa, które są naprawdę bardzo ważne w tym momencie, więc nie da mi się to budować. I może poza tym też jest śmieszne te sumy, czy to nie chodzi o to, czy ktoś płaci, czy ktoś nie płaci. Tu chodzi o zasadę, proszę Państwa. Chodzi o zasadę, nie można. Tak samo jak potępiłem wczoraj wpis jedną z osób, której szanowałem i którą nadal bardzo szanuję i szanowałem, Ziką Solidarności, za wpis dotyczący pani Dulkiewicz, który nie dotyczył jej jako urzędnika i sprawowania przez nią władzy, ale jej dziecka. Niestety wszyscy mówią, bo oni robią tak samo i my też mamy robić tak samo. Żądam od drugiej strony, żądam szanowania siebie i będę żądał. I będę żądał, proszę Państwa, ale ja mam pewne zasady i te zasady niestety nie wychodziły mi nigdy na dobre, ponieważ w 1987 roku, są to w dokumenty, są w IP, nie sprzeciwiłem się czemuś, no i niestety zapłaciłem za to awansami, różnymi innymi rzeczami, trudno, i tym, czym jestem w tej chwili. I może dobrze, proszę Państwa. Poza tym ja jestem również w sytuacji, w której w tym momencie ja patrzę na Polskę również w sytuacji międzynarodowej, proszę Państwa, i wiem dobrze, co się może, co się może zdarzyć. I to, co widzę, jest dla mnie przerażające. Dlatego też, i teraz przejdę do tytułu, kończąc ten wątek. No, natomiast jeszcze raz powtarzam. PiS ma ludzie z zasadami kopią doły. Nexus 2. Ludziom z zasadami kopią doły. To jest inaczej. Ludziom. Nie ludzie, tylko ludziom po prostu. No. I to, co się stało w Polsce, proszę Państwa, w tej chwili, to ja jeszcze nie było w takiej sytuacji, w której my się niedługo wszyscy pozabijamy. To już jest ściek. To nie jest dyskusja polityczna. Proszę mi wybaczyć, ale ja widzę po tym czacie również. Nic do nikogo nie trafia. Nikt nie myśli o kraju, tylko myśli o własnych racjach. Ja jestem krajem. Tylko ja. A tymczasem, proszę Państwa, nie tylko ja. Jest wielu innych, którzy również mają swoje racje, swoje poglądy i którzy są tak samo krajem. I tutaj istniejąca pani Marlinda, istniejący tutaj pan Jarek K., przepraszam, że tak mówię, ale tam się pokazuje, i pan Sikein, i paru innych. To jest nasz wspólny kraj po prostu. Dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, no właśnie, nikt do dzisiaj nie rozliczył balonów SLD za przekręty na lewo. Nikt nikogo nie rozliczył. To idzie w poprzek sceny politycznej. W dodatku, proszę Państwa, jest cały czas ta afera, o którym ta cała afera podkarpacka, a jeden z tych, który ujawnił kulisy tej afery, przynajmniej część, nie żyje. Powiesił się w więzieniu. Za to też ktoś powinien odpowiedzieć i powinno się sprawdzić, wszcząć śledztwo, a nie przesądzać od razu, że zwariował i się powiesił. Wiecie Państwo, o kim mówię. Nie będę dzisiaj o tym mówił, bo do tym też się zajmę. Zajmiemy, zaraz powiem dlaczego, proszę Państwa. I czy afera z lotami nie ma celu zakryć większej? Nie, nie sądzę. Sądzę, że to jest przykład. Oni się chwycili i było wiadomo. Ja uprzedzałem PiS na samym początku, rozmawiając z ludźmi, z PiS-em, czy z ludźmi PiS-u, z dziennikarzami, mówiłem, że będą was łapać za wszystko. Musi być święci od papieża. Po prostu dlatego, że będą was łapać za wszystko. Okej, panie Piotrka, co pan powie na to, że na jesieni już możemy mieć niewesoło, bo wybory, załamka euro się szykuje i do tego zabawa z Iranem. Tak, oczywiście, to wiem, ale dobrze, ale nie o tym dzisiaj chcę mówić. Do tego jeszcze wszystkiego wróciłem, bo na tym będę, bo rzeczywiście, proszę Państwa, mimo sytuacji, w której jestem, i to w sytuacji naprawdę bardzo ciężkiej, razem ja i razem oczywiście z rodziną, tym bardziej, że co chwila na mój mail, co z tego, że ja wrzucam do spamu, a to przychodzą groźby, ostatnio już groźby nawet wobec mojej rodziny, no ale trudno. Niech się dzieje, niech tak będzie, proszę Państwa. Tak jest, to jest cena. No. I bardzo bym chciał, proszę Państwa, abyśmy wszyscy tu przynajmniej, na tym kanale, żebyśmy jednak trochę inaczej postępowali. Do tego zmierzam. I teraz tytuł. Sonda, czyli skrót. Otóż, proszę Państwa, po długich kłótniach, dyskusjach,
obrażaniach się i tak dalej wzajemnie, jak to mamy zwykle w zwyczaju z Danielem Stypułkowskim, jak to zwykle mamy z Danielem w zwyczaju. Nie wiem, czy Daniel tu jest, czy nie jest. Daniel ma tu być moderatorem i wie, czego ma szukać już, kogo, tylko gdzieś się schował i go nie ma jak zwykle i zaraz się znowu na mnie obrazi. Gdzie on jest, kurde, ten Daniel? No, no dobra, ale z Danielem wymyślił, nie, panie, nikt sobie nie robi ze mnie jajca, panie Hubert Przybyszewski, to nie jest to. Są rzeczy, których ja potrafię rozpoznać, co robią, co nie robią. Moja sytuacja jest rzeczywiście o wiele bardziej trudna i przypuszczam, że ja też skończę bardzo źle. Nie szkodzi. Niech tak będzie. Ale przynajmniej coś porobię. Jest Daniel pod tytułem Projekt Herenfolk. Dobrze, proszę państwa, postanowiliśmy cały Projekt Herenfolk z Danielem razem. Postanowiliśmy i te różne takie inne inicjatywy połączyć w jedną rzecz. I dzisiaj powstała, tutaj macie link na tym, na facebookowa na razie tylko strona. Tworzymy coś, co nazwaliśmy Sonda, a to jest skrót od Społecznego Ośrodka Neutralizacji Działań Antypolskich, proszę państwa. Tak, tak to się będą nazywać. Tak to się będzie nazywać. Uznałem, że najwyższy czas zacząć rzeczywiście nie tylko gadać, ale i działać, i będziemy działać. Oczywiście tam, tak jak jest napisane na stronie, nie interesuje nas rasa, poglądy polityczne, płeć, pochodzenie społeczne, przynależność partyjna, kolor, partyjna kolor, cokolwiek. Interesuje nas tylko ewidentna działalność antypolska. I do tej działalności należy również te wszystkie przejawy Herenfolku. I w ramach tego właśnie projektu Sonda, którego ja również jestem administratorem, stwierdziłem, że Daniel robi wszystkie prawne rzeczy i wszystkie rzeczy w Polsce. Ja zajmuję się z zagranicy, zajmuję się analizami, komentowaniem różnego rodzaju innymi rzeczami. Jak trzeba będzie, to trzeba będzie to trzeba będzie to rozciągnąć. To trzeba będzie po prostu to... Zrobimy coś po prostu, jak trzeba nagłościć, to trzeba nagłościć, proszę państwa. To jest kwestia zwalczania wszelkiego rodzaju przejawów po prostu, różnego rodzaju działań, które godzą w dobre imię Polski. Ponieważ jak się okazuje, wszystkie te ośrodki oparte różnych ludzi, tak to wygląda, nie potrafią nic załatwić. Działają w sposób bardziej propagandowy i tylko czerpią pieniądze z dotacji. My pieniędzy nie mamy, po prostu. My po prostu tych pieniędzy nie mamy i mieć nie będziemy, bo to wszystko oczywiście zależy od państwa. Będziemy robić pewne procesy, będziemy prowadzić pewną działalność, łącznie z działalnością detektywistyczną za pomocą naszych różnych znajomych i tak dalej, czy też działalność czysto analityczną, bo to trzeba. Działalnością antypolską jest również afera podkarpacka, ale działalnością antypolską są również wpisy antypolskie z strony różnych niepolaków, ale również sterowane antysemickie, które działają na korzyść Rosjan, proszę państwa. Ci, którzy nie rozumieją, wielu ludzi, którzy się w to wszystko wpisuje, po prostu nie wie, nie rozumie jednej rzeczy. Obecnie cały czas, i powtórzę to, bez względu na to, co państwo powiedzą sobie o mnie, ale w tej chwili nie mamy wyjścia. Proszę rozejrzeć się naokoło. Ktoś tu mi mówi Iran, ktoś mi mówi inne awantury. My nie mamy już w tej chwili wyjścia. Ja wiem, że rząd nie jest w stanie porozmawiać z Amerykanami tak, jak trzeba z nimi rozmawiać, ale to nie znaczy, że Amerykanie nie widzą pewnych rzeczy i nie wiedzą, z kim rozmawiać, żeby cokolwiek osiągnąć. Niestety, nawet jeśli nie mają możliwości sprawczych ci ludzie, proszę państwa. Tu nie chodzi o cokolwiek, tu nie chodzi o jakieś szpiegostwa, jakieś inne rzeczy, tu chodzi generalnie o politykę. Powiedziałem jeszcze raz powiem. Działalnością antypolską jest również wypowiedź pana Owsiaka na zakończenie tego festiwalu. Ja nigdy nie krytykowałem, nie wpisywałem się w hejt na pana Owsiaka. Wręcz odwrotnie. Również potrafię docenić tą jego inicjatywę, ale zawsze zadawałem pytanie. Kiedy u pana Owsiaka, czy u pana Owsiak ma pełną świadomość, kiedy kończy się dobroczynność i zaczyna się polityka, i nigdy mi nikt z jego ośrodka nie odpowiedział. I nie odpowie, proszę państwa.
I nie odpowie nigdy, proszę Państwa, na to nikt z nich. Istnieje ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich, dobrze, tylko szkoda, że działa w jedną stronę. Teraz, jeżeli ktoś mnie słucha, to zamiast zgłaszać do YouTube'a czy do czegokolwiek, chciałbym, żeby się ktoś do mnie zgłosił, żebyśmy porozmawiali. Bo również nie podoba mi się negowanie podstaw naszego państwa i podstaw europejskich, czyli negowanie i atak na chrześcijaństwo, czy generalizacja. To jest to, co nazywam czerwona zaraza, proszę Państwa. Nie może być tak, że bronimy tylko i wyłącznie jednej strony. Przed chwilą posłuchałem w Faktach TVN ojca Górzyńskiego, który akurat powiedział jedną bardzo mądrą rzecz, mówiąc o tych, przepraszam za wszystkich, nie mówię o tych, no o tej artystce z Wrocławia, która to zrobiła, nawet nie będę wymawiał. I wręcz powiedział również, że to sprawa zamyka dyskusję. Ja jeszcze raz powtarzam, jeśli chodzi o kraj, jeśli chodzi o patriotyzm, jeżeli chodzi o kraj, dla mnie nie ma rasy, dla mnie nie ma preferencji seksualnych, dla mnie nie ma płci, nie ma wyznania. Albo działamy dla dobra kraju, albo nie. To jest proste jak konstrukcja cepla. Po prostu. No. Projekt Herenwolk to rodzina jak jakaś kardiologa. Ale która jest, jaka rodzina kardiologa, bo nawet nie wiem. Projekt Herenwolk? Nie, to jest Daniel Stypułkowski, który tu występuje jako projekt Herenwolk. Daniel, nie może się zalogować jako Daniel Stypułkowski, kurczę, żeby wszyscy wiedzieli. No. Chodzi o to, proszę Państwa, że no właśnie, ja o tym mówiłem, że zaczyna się atakowanie Jana Pawła II, zaczyna się to z jednej strony, nie można zamykać, zamiatać pod dywan spraw związanych z pedofilią i temu służy również, bo to jest antypolskie, temu będzie służyć również sonda, proszę Państwa. I będziemy chcieli, ale wczoraj na przykład pan dziennikarz Mariusz Zielkę ujawnia aferę pedofilską w TVP dotyczącą środowisk niekościelnych, bo to nie tylko kościelne środowiska, tam jest mniejszość tych księży. Więc jeśli idziemy, panowie Sekielscy, to idziemy we wszystkie strony. To robimy tak jak w Australii. Robimy komisję, która prześwietla wszystkie środowiska. Ja wiem, o kim pisze pan Zielkę, ja wiem, jaki to muzyk, ponieważ jak państwo wiecie, w muzyce siedzę od dawna. Siedzę w muzyce od dawna i siedzę dość mocno i trochę powiem szczerze, że aż mnie zmroziło, jak usłyszałem to nazwisko. Jak się dowiedziałem, jakie to nazwisko. Nie będę go wymieniał, dlatego że pan Zielkę również sobie nie życzy. Dopóki on nie wymieni, to jest jego sprawa. Ja mogę dać tylko i wyłącznie swoją antenę, która nie jest zbyt wielka, ale tak w sumie zawsze to jest więcej niż nic. Po prostu. W odróżnieniu od państwa, panów Sekielskich, my nie zbierzemy 1,5 miliona na prawdziwy film na ten temat. A szkoda. A szkoda, proszę państwa. Chcę cały czas, między innymi właśnie po to służy KHT, wyjaśniać pewne rzeczy, starać się państwu wytłumaczyć, a przede wszystkim, abyśmy się nauczyli dyskutować. I naprawdę możemy dyskutować, nawet ostro dyskutować, ale nie obrażajmy się. Dotyczy to wszystkich, dotyczy również tych, którzy wpuszczają tutaj antysemickie wypowiedzi, jak również tych, którzy wprowadzają tutaj antypolskie wypowiedzi. To jest to samo, to nie o to chodzi. Nie chodzi również o to, że każda krytyka naszego kraju i każda jakakolwiek tam, powiedzmy, czy naszej historii będzie od razu uznana za działalność antypolską. Tu chodzi o wywołanie dyskusji, tylko że niestety w wielu wypadkach ci krytycy nie chcą dyskutować. Tak jak nie można dyskutować z panem Grossem, tak jak prawdopodobnie nie da się dyskutować z panem od książki o Wołyniu. Ale ja chcę dyskutować i będę dyskutował, proszę państwa. Trumpek, czemu panowie Sekielscy nie robią elita Warszawki, którzy jeżdżą na dworze? No ale to, proszę pana, no to ja o tym właśnie mówię. To jest to. I do tego służyć będzie projekt sonda, połączony razem z projektem Herenwolkiem i tak dalej. Reszta jest na stronie na Facebooku. Jeżeli będzie nas stać, jeżeli tego to zrobimy, bo myśmy to wymyślili po bardzo długich tych, dlatego że po prostu w końcu trzeba robić.
A panie Piotrze, a jak ktoś ma wypowiedzi antysemickie, to można rozmawiać z nimi normalnie, bo wzajemne prucie na siebie nic nie przyniesie, wzbudza jeszcze większą wrogość. Karol, można. Ale z drugiej strony, jeżeli widzę taki program w jednej z prawicowych telewizji, którym na przykład wszystkich prześwietla i mówi, tego matka była Żydówką, więc on jest Żydem, tego matka była Żydówką, więc on jest Żydem i tak dalej. Oczywiście, że żydostwo dzieci się pokądzieli, to jest od Akademii Wjawnych, od czasu zburzenia Jerozolimy. No ale co z tego? Tak będziemy rozmawiać? W tym momencie? To jest troszeczkę bez sensu to wszystko, bo znowu zaczyna się taka historia, ja proponuję zresztą temu, który tak mówi, żeby spojrzał w lustro, bo wiem, bo według typologii Rosenberga zatwierdzonej przez RSHA, to on by dostał klasę jakiej E6 chyba. E6 to jest klasa typowego semity według typologii Rosenberga. Oczywiście nie będę o tym mówił, to jest śmieszne, ja się w tej chwili wygłupiam, więc jeżeli ktoś chce mnie zgłosić, to niech po prostu uważa. To niech po prostu uważa, bo to jest po prostu tylko i wyłącznie nie żart, ale kpiny z tego wszystkiego. I przed tym będę bronił, bo mówienie, proszę państwa. Nexus 2. Ja uważam, że narodowość ma znaczenie. Jeśli kraj racji opanuje własnościowo nacja E, to nacja i wyznanie ma znaczenie. Nexus 2. Dobrze. Zna pan historię, to proponuję, żeby pan poczytał o pewnym admirale polskim w 1939 roku, Niemcem, który odmówił bycia Niemcem i za to zapłacił. On był Niemcem. Więc to nie jest tak do końca, proszę państwa. To nie jest tak do końca. Szacunek dla każdego w tym momencie jest najważniejszy w tym układzie. Ja będę bronił, proszę państwa, ludzi, będę bronił wszystkich, jeżeli uznam. No. Nic nie jest złego, panie Karolu, ja o to nie interesuję, ale mnie to zupełnie nie interesuje, kim pan jest, czy pan może być nawet Chińczykiem, nie interesuje w tej chwili Polska. A widzę, że sytuacja, widzę, że to, co się w tej chwili dzieje i to, co się dzieje również koło Rosji i w tym momencie Chiny, no to niestety sytuacja jest taka, że my nie mamy wyjścia. Mamy w tej chwili jedną alternatywę. Albo sojusz z Amerykanami, albo powrót Rosjan w sojuszu z Niemcami. Chcecie? No prawda, jeszcze są oczywiście Chińczycy. Dla tych, którzy uważają, że Chińczycy są szansą, to gratuluję. Proponuję, żeby zobaczyli, jak wyglądają prawa pracownicze w Chinach i jak wygląda zatrudnianie pracowników w chińskich fabrykach i inwestycjach w Polsce. No. Andrzej Niepokulczycki, no właśnie, CSV, więc proszę wytłumaczyć temu młodemu człowiekowi, że mówi głupoty, po prostu. Tak, tu będziemy również zwalać piątą kolumnę. No oczywiście, że setki Niemców robiły Bydgoszczy za pioną, robiły, no tak to jest, tego się nie da odrzucić, to jest prawda. Ale nie oznacza, że trzeba a priori zakładać, że wszyscy, proszę państwa, że wszyscy są nastawieni negatywnie. Czerwona zaraza, komunizm polega również na generalizacjach, na totalnych generalizacjach. Ja chcę przypomnieć, że dwa tylko ustroje na świecie za rodziców karały rodziny, karały dzieci i tak dalej, i tak dalej. To był nazizm, ale trochę wcześniej, stalinizm, leninizm, czyli komunizm, proszę państwa. Poczytajcie sobie o Sandowskiego, może to zrozumiecie. A ustawę o dzieciach wrogach ludu przyjął Stalin, proszę państwa. Bastek, panie Piotrze, sojusz z Rosją, ponieważ sojusz, jaki sojusz? Czy pan sojusz? Wie pan, jak wygląda sojusz z Rosją? Mieliśmy ten sojusz 40 parę lat. Sojusz z Rosją to zgadzać się na wszystko, co chce Rosja. No dobrze, sojusz z Rosją to zrezygnować z roszczeń o Katyn, nie tylko o Katyn, o szereg innych rzeczy. Jak chcecie, stosunki, nie mylmy sojuszu z właściwymi stosunkami. To jest zupełnie co innego, proszę państwa. Pragmatycznymi stosunkami. Niestety u nas jest od ściany do ściany. Albo się kochamy, albo się nienawidzimy. Tym razem tylko ja powiedziałem. Ja nie mam nic do Rosjan. Nie chodzi mi o Rosjan. WK 77. Nie, zaraz państwu powiem. Przepraszam. O kurde, się przykleiłem do tego. Do tego. To jest ta książka, Grzegorz Gauden. Grzegorz Gauden, proszę państwa, to jest jakiś pogromach tych był. Oczywiście, trzeba o tym podyskutować, ale pan nie będzie chciał, bo nie ma dyskusji. Ja mam tam dyskusję z profesorem Grossem w ambasadzie w Londynie, przeczytał państwowy kosza, robiono mu te wszystkie przy złotych żniwach. To muszę powiedzieć, że ci hasydzi, którzy tam byli z Londynu, oni byli tak krytyczni wobec Grossa, że oni go tam praktycznie zniszczyli. Nie my, ale oni. Czy nie jest wszystko czerwone, nie jest wszystko czarne, nie jest wszystko zielone, nie jest, wszystko bywa, zależy.
jak to wygląda. Natomiast przerażony jestem, jak wielu młodych ludzi, którzy mają dostęp do dzieł historycznych, bo tak prawdę mówiąc, moje pokolenie wychowywało się w gruncie w czasach cenzury, gdzie naprawdę ciężko było dostęp do wielu źródeł historycznych, a teraz jest dostęp do wszystkiego, jest przecież także internet. Tak, bo, tak łatwo idzie w objęcia Moskwy, w objęcia Kremla. Proszę pogadać z Rosjanami. To, co się stało ostatnio w Rosji, to widać wyraźnie. Proszę pogadać z Rosjanami, więc zobaczymy, co Rosjanie wam... Co Rosjanie sami mówią prywatnie. Oczywiście, zwykli, normalni Rosjanie. Oni są niewolnikami. No. Kojarzy pan taką osobę, jak Wiesław miał swój kanał, na tego to był dzieci, bym pan pozwolił powiedzieć, co panu się... No spróbuję tutaj, ale to wie pan, ja ostatecznie właśnie. No... Ale no co ja zrobię w CK? Mam taki sprzęt, jaki mam taki internet, jaki mam i już. A co pan powiedzie, przecież on był Polakiem? Nic nie powiem. No również Piotr Raczkowski, twórca właściwie tego Wydziału Specjalnego Ochrony, ten, który zwerbował Azefa, twórca w ogóle spoistej polityki wykorzystywania przez służby specjalne terroryzmu, Piotr Raczkowski był również Polakiem. I co z tego? I co z tego? No. W USA doskonale wiedzą, że Europa jest dopływem niedźwiedzia. Zmieniają strategię. Rafał Błaszczyk? Nie, nie zmieniają. To po prostu też zależy od nas. Jeżeli, proszę Państwa, 1 września tak zwani patrioci szykują, jak będzie Trump, szykują demonstrację antytrumpowską, to robią przede wszystkim jedną rzecz. Wolno im dyskutować, nie zgadzać się, oczywiście, ale 1 września jest rocznicą. To się nie będzie niczym różnić w tym momencie. Od tego tak zwanego wesołego marszu pani Dulkiewicz, czy radosnego marszu, czy to, co się wyprawia w Gdańsku, co jest bzdurą. I proszę mi uwierzyć, ja naprawdę stanąłem przy tym atakującym jej dziecko, stanąłem za panią Dulkiewicz jako osobą prywatną, natomiast jako urzędnik państwowy, jako prezydent miasta, to jestem absolutnie jej przeciwny. No i co? Mam prawo. I tak będziemy rozmawiać właśnie. To samo dotyczy tych wszystkich spraw, jakim się dziejemy, my rozmawiamy. No. O, panie Piotrze, Krzysztof K., panie Piotrze, czy nam są potrzebne sojusze? Nie jesteśmy państwem, które potrafi samo się sobą zająć? Tak, panie Krzysztofie, jesteśmy. Proszę mi zapowiedzieć, jesteśmy państwem, które remontuje stare czołgi, zamiast inwestować w polskie projekty. Jesteśmy państwem, w którym wiceminister spraw wewnętrznych nie wie, do czego służy policja tak naprawdę. Jakim jesteśmy? Jesteśmy państwem, w którym wykształceni ludzie idący do policji trzymani są po prostu wyłącznie na najniższych stanowiskach, dlatego żeby nie zagrozili tym, którzy weszli na górę. Takim państwem jesteśmy, proszę państwa. Jesteśmy państwem, w którym służby specjalne zajmują się inwigilacją takich jak ja i wszędzie i tych, którzy są niewygodni, i tych, którzy są niewygodni i śmieją coś krytykować po prostu. No więc o co chodzi? Hubert Przyszewski, zwykli Rosjanie, których spotkałem, wychwalają Putina pod niebiosa. Tak, ponieważ oni nie mają pełni świadomości, ale nie tylko, nie tak jest do końca. Nie wszyscy, proszę państwa, nie wszyscy. Są to również ci, którzy nie wychwalają. Tym bardziej, że, proszę państwa, rośnie nam pod bokiem zupełnie zagrożenie zupełnie innej strony. Znaczy, ja cały czas mówię o Ukraińcach, mówię cały czas o tym i to też jest, tym się sonda zajmy, na przykład pewnego rodzaju popieraniem banderyzmu. I wracając jeszcze do pana marszałka Kuchcińskiego, PiS może z tego wyjść. Oczywiście. Ja przypomnę, że ustawy na temat Wołynia, czy ustawa 447, czy ta próba dyskusji na ten temat, bardzo ładnie przez pana marszałka została jednak wyeliminowana. Ja wielokrotnie namawiałem i to mówię w obronie PiSu, bo ja nie chcę, żeby wygrał kto inny niż PiS. Nie chcę, po prostu nie chcę z przyczyn właśnie państwowych, i z przyczyn polityki międzynarodowej. Ale jak tak dalej pójdzie, to niestety. PiS-owi się wydaje w tej chwili również, że ma tak wielkie sondaże. Tak, być może ma, tylko że twardy elektorat, bez względu na to, co się zdarzy, zawsze będzie dyskutował, zawsze będzie, proszę państwa, na PiS głosował. Zawsze. Tylko tu nie chodzi o twardy elektorat. I PiS dobrze wie, że twardy elektorat mu nie starczy. Tu chodzi o ludzi, którzy są którzy również uwierzyli w 2015 roku w słowa na temat czystości, braku korupcji i tak dalej. A tymczasem raz jeszcze powtarzam.
Proszę mi wierzyć, że Piotra Wojciechowskiego i te sprawy z PWPW to wcale nie wykończyła Newsweek i ta tak zwana opozycja. Wykończył go sam PiS, dlatego że pan Piotr się rzeczywiście przeciwstawiał niektórym. Nie będzie wydawać pieniędzy spółka państwowa na osobę, której jedyną wartością jest to, że jest krewną jakiegoś wysoko postawionego pana. I to było. I to można sprawdzić, proszę państwa. I o tym mówię głośno w tej chwili. Zdecydowałem się na ten projekt sonda, bo żeśmy długo, żeby to wszystko zwalić w ten jeden, również dlatego, że o wiele łatwiej mi wbrew pozorom będzie z zagranicy to robić. A nadal można. Niestety. Także proszę śledzić tą stronę. Daniel zobaczy, Daniel cały czas przypominam, bo projekt Ośrodek Myśli Pozytywistycznej jest projektem bardziej naukowym, bardziej dyskusyjnym. Tutaj chcemy robić bardziej konkretne rzeczy. Daniel, jesteś tutaj, no to pamiętaj, masz to powiedzieć po prostu. Tylko weź się, Daniel, nie jako projekt Herem Folko, weź się zaloguj jako Daniel Stypułkowski. Nie, a nie, bo ja go zrobiłem moderatorem. A moderatorem jest, żeby tych ruskich troli mi wszystkich pomóc wyrzucić i tak dalej, a nie państwa. Chyba, że ktoś po prostu w stosunku tutaj właśnie. No. Trump nie da wiz, tylko po kasę. Sroka, no właśnie wam to wmówiono, to nie jest prawda. Wmówiono wszystkim, że po kasę, chyba żeby je nam ją dać, bo my tej kasy nie mamy, bez tego, bez względu na to, co mówi rząd. Więc proszę państwa, tam, bo tak, tak to wygląda. Jeszcze raz powtarzam. Oni wszyscy się dowiedzieli, wszyscy zobaczyli, że rozpoczyna się pewnego rodzaju swoiste tutaj wchodzenie w Europę przez Amerykanów i wbijanie klina pomiędzy Rosją i Niemcy. Po raz pierwszy. Ktoś mi tu mówi w 30. Ja się ostatnio dowiedziałem również od jakichś dziwnych młodych ludzi, że Amerykanie są odpowiedzialni za drugą wojnę światową. Nie. Kiedy? Jak to oni są odpowiedzialni? W 39 roku? Już powariowali dosłownie. Co oni, że nas sprzedali w 39? Amerykanie nas sprzedali, oni nic o nas nie wiedzieli. Bastek, 4-4. A skąd pan to wie? Kto panu to powiedział? W mediach narodowych panu powiedzieli... Bez przesady. Niech pan nie narzeka. Ja na niego nie narzekam. On ma tu być i ma tutaj wyładywać tego. Daniel wie, że nie. Daniel się, co pewien czas musimy się na siebie obrazić. Na tym polega działanie. No co, będziemy się tak wszyscy... Co my jesteśmy? Miłośnicy boysbandów, czy co? Przestańcie się. To jest normalne. Tym bardziej, że ta nasza sprawa... Projekt, czyli ta sonda, będzie projektem bardzo realnym, bo chcemy się zająć również wrócić do sprawy Mani Magdy Żuk w rezultacie. Bez względu na to, co jej środowisko mówi, jakie będzie na mnie kleło, jak się na mnie obrażało, chcemy wrócić. Chcemy wrócić również do szeregu rzeczy, do których wrócimy. I przynajmniej postaramy się o tym mówić. Jeżeli oczywiście państwo będą chcieli, państwo mogą też w tym uczestniczyć, to jest państwa sprawa. Tak, twardy elektorat pani Graszko może nie starczyć i oczywiście, że tak. No. Oczywiście, że tak. Poza tym jeszcze raz powiedziałem. Sytuacja geopolityczna i ta sytuacja, która jest naokoło na świecie jest taka, że niestety nie mamy wyjścia. Musimy to zrobić. Nie mówię niestety, bo uważam, że od dawna zresztą uważałem, oczywiście tu będzie, że jestem agentem, dla jednych jestem agentem rosyjskim, dla drugich agentem amerykańskim. Chciałbym być, to może miałbym miałbym dla siebie i dla rodziny, nawet na opłacenie telefonu, więc właśnie, jakbym był, ale nie mam po prostu, więc bardzo chcę, uważam, że to jest jedyna szansa wyjścia z tego zaklętych kleszczy, a my albo Niemcy, albo Rosja, po prostu, a właściwie Rosja i Niemcy razem. I wydaje mi się, że w Ameryce dochodzi do pewna opcja, która zrozumiała, że w Europie jest siła. Tym bardziej, że będziemy mieli jeszcze jednego partnera poza Unią, bo będziemy mieli wbrew pozorom Wielkiej Brytanii. I to jakieś podśmiewanie się z Brexitu i z Wielkiej Brytanii i z Brytyjczyków jest bzdurne, bo to naprawdę jest trochę przemyślany jednak układ. Tak mi się wydawało. Panie Krzysztofie, problem polega na tym, że dzisiaj... właśnie, to też są sprawy, którą chcemy się zająć w tym... Tym bardziej, że śmierć tego młodego boksera przypomniała mi,
pokazała mi, że jednak cały czas należy poszukać. Poszukać rzeczywiście tego seryjnego samobójcy i starać się coś znaleźć. Śmierć brata pana posła także. Dziś jest rocznica śmierci pana Lepera. No więc wiecie państwo, to są rzeczy niewyjaśnione. Dodajmy do tego oczywiście, co ja mówię, Smoleńsk. No więc, panie Piotrze, przecież pan robi dla Zambezji Południową Lutego. Pan mnie nie zdradzał, bo przecież wie pan, ja słyszałem, że w ABW powstał specjalny wydział od Zambezji Południowego. Na razie szukają Zambezji na mapie. Na razie lokalizują na mapach i na globusie Ziemi lokalizują Zambezji Południowe. Właśnie. Ciężko znaleźć. Karol. O nie da się. Ja jeszcze chcę napisać parę książek i skończyć, bo to jest jedyna możliwość i największe działanie, bo czasami trzeba to opublikować. Teraz proszę państwa, proszę bardzo. Kukiz 15. Pan Kukiz. Pan Kukiz, który wspiera PSL, tak na dobrą sprawę daje swoje nazwisko partii, przez którą jest najwięcej zła w Polsce. Tak, najwięcej, proszę państwa. Wbrew pozorom to wcale nie przez PO, nie przez PiS. PSL był zawsze i wszędzie i jest. Od samego początku tkwi. Zobaczcie te wszystkie kontrakty gazowe, te wszystkie rzeczy. I to jest jakieś, to jest coś niesamowitego. O co chodzi? Chodzi o to, że co zrealizuje sędziów pokoju? Bez sensu, proszę państwa. Bez sensu, tu się nic nie da zrobić. Szkoda mi tego ruchu, ale tak wyszło, jak wyszło. No ale jak wiecie, jak to mówią media narodowe, w mediach narodowych moderatorzy, nie tylko ja jestem cham i mam prawo tak mówić. No. Wbrew pozorom, Nexus 2, jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć, że powiem jeszcze jedną rzecz, że proszę państwa, PiS by było wiele więcej zyskał na dymisji swojego marszałka, tym bardziej, że mógłby mieć również swojego marszałka, bo ma większość. Ale niestety, patrząc na nie, niestety tego nie zrobi, bo jednak przeważy, jak oni mówią, rachunek zysków i strat. Tak, tylko że rachunek zysków i strat robiony teraz może się okazać zupełnie inny za kilka miesięcy, bo się wygra wybory, tylko potem się może okazać. Także ten czas, w którym PiS zobaczy swoje błędy, jest dość bliski, a przypuszczam, że no właśnie. Krzysztof K. No tak, tylko że skąd był pan Pawlak, nie? Wiemy skąd był. No. Pisałem wczoraj, nie mi nie zbierze podpisów, sam kupi się o tym stary, ale tak, ale to jest powód, żeby... Dobrze, przepraszam bardzo. I to jest powód. Ja nie rozumiem, jak ten, który chciał być ikoną antysystemowców, wchodzi w układ z najbardziej systemową partią w całym tym układzie. Tego nie rozumiem, proszę państwa. No. Tak były, Eddie. Były. I co z tego, to było ile razy? Wiecie państwo, bardzo ciekawe jest z PSN-em, bo ile razy byli w koalicji, oni koniecznie chcieli mieć jakiegoś wiceszefa UOP-u. Koniecznie jakiegoś wiceszefa, tylko po to, żeby mieć wejścia i żeby pilnować to, byśmy tego nie dali. Teraz widzę tutaj, proszę państwa, sobie podglądam, co tutaj leci. Widzę oczywiście lewicę, ale chciałem tu przy okazji powiedzieć, bo pan Biedroń powiedział, że to jest, jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym nie ma w Sejmie lewicy. Otóż, panie Biedroń, pan się głęboko myli. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym nie ma w Sejmie prawicy. Ponieważ w Sejmie jest tylko lewica. Bez względu na to, jakimi hasłami się posługuje. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie zgodzicie, ale tak to wygląda. Panie Piotrze, czy USA i kartele bankowe typu Goldman Sachs i JP Morgan to jednak nie jest dla PiS-u zewnętrzny lewar? Damian Żurawski? Nie, to nie jest tak. Nie do końca. To pieniądz jest pieniądz, to idzie w poprzek zawsze, to jest zupełnie inaczej. Chodzi o bardzo pragmatyczne podejście również do Amerykanów. W tym momencie Amerykanie by tego chcieli. Natomiast no niestety, powtarzam jeszcze raz, uważam, że polską racją stanu jest w tej chwili ten sojusz i będę to powtarzał. Bez względu na to, czy to by było rządziła PiS, czy by rządziło PO, czy kto będzie rządził po tych wyborach, to cały czas to powtórzę i próby demontażu tego sojuszu już się dzieją, ale to jest wszystko w
Wspólne operacje wywiadowcze dwóch potężnych sił, między którymi jesteśmy. I to widać. A w tle, proszę Państwa, oczywiście są Ukraińcy, na których się jednak poprawia. Oni jeszcze poprawia sytuacja gospodarcza i oni jeszcze poprawią sobie rolnictwo i wtedy będziemy, i my i tak będziemy mieli problem. No. Moderatorzy Mani w Realu, mówiąc delikatnie, wystawiają wiele do życzenia Blondi. Panuje każdy, kto się nie czyni, natomiast wulgaryzmy są ślepicze, z nadwielkiego dzwonu oglądam Blondi. Nie, ja się z moderatorami tam poprztykam i będę się przytykał, no ale wiecie, no jestem hamem. No, trudno. No. Mani, w sumie powinien być parytet. Dlaczego powinien być parytet? A co to jest za parytet? W ogóle nie powinno być parytet. Tak, LSD, ja ich zawsze nazywałem LSD, nie SLD. Panie Piotrze, czy więc powinniśmy my jako naród zrobić lokalne komórki szanujące kulturę oraz mieć pieczę nad lokalnych można władzy, aby ci nie szkalowali Polski i Polaków? Adam Zarzecki, o to mi chodzi. Po to jest również program Sonda, bo to jest demokracja, proszę Państwa. My Polacy, możecie mówić, że jestem wariat. Dobrze, nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Ale my jesteśmy, proszę Państwa, my Polacy powinniśmy, proszę Państwa, sami wziąć te sprawy we własną rękę. Nie wierzcie w żadne fundacje dobrego imienia, w żadne inne. To wszystko jest robione dla picu, dla pieniędzy. Z tymi ludźmi się nie da rozmawiać. To nie chodzi o wysyłanie protestów, jak ktoś napisze, polskie obozy czy tak dalej. Tu chodzi o dyskusję. O wprowadzanie tego do, o prawdziwą dyskusję, a nie od razu szukanie u kogoś przodków jakichkolwiek. Bo to naprawdę się nie liczy wielokrotnie. I już. Tak uważam. Paweł Obaras, tak, akurat się z tym panem zgadzam, więc o tym chodzi. Zdaje pan sobie sprawę, że dla wielu z wrogiem i numer jeden, osoby, które będą w tym roku czekać grzebanie w życiorysie ich rodzin, mieszkam najmniej, co mogę się przyjąć do projektu Tomek G. Oczywiście, że pan może. Jest, wszyscy mają mój mail, jeszcze raz go napiszę. Na stronie też jest, nie wiem, czy założyłeś, Daniel, ten mail na Gmailu? Daniel, odpowiedz mi tu. Nie leń się, tylko powiedz. Jest jeszcze mail tam, na który można pisać, więc proszę pisać po prostu. No. Aha, i proszę również wierzyć i powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, że tutaj niektóre, sam YouTube cenzuruje i ja nie będę z tym walczył. Bardzo dobrze, to na tej stronie jest tam ten mail, albo napisz ten mail teraz tutaj, Daniel, jeszcze raz, żeby to ludzie wiedzieli, więc na ten albo na ten, proszę pisać, może się każdy przyłączy, bo będzie potrzeba. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Arka Kraskę, to głównie było to robione przez ludzi będących za granicą. I się udało, po prostu. No. Nie duś trola, tylko weź tutaj, no, tylko weź podaj ten mail, no. Co pan sądzi, Mateusz Ogadowski? Nie wypowiadam się na ten temat, nie dlatego, żebym się bał. Nie dlatego, żebym się bał, tylko dlatego, że to nie jest w Oświęcimiu, tylko chodzi o Auschwitz w tym momencie. Uważam, jeszcze raz uważam, że takie rzeczy jak Auschwitz, Westerplatte, Stutthof, Treblinka, tereny Warszawy w ogóle winny być, zarówno getto, jak i te tereny powstańcze, winny być z tak zwanym National Heritage. Powinny być naprawdę w domenie państwowej ze względu na to, iż są to symbole ważne dla naszego dziedzictwa narodowego. Tak uważam. A to jest kwestia rozmów z rządu. Bez względu na to, czy właśnie racją stanu jest odnowa polskiej myśli strategicznej, całe otoczkę z RP, a nie widzę filon jako podstawowej doktryny politycznej, a nie wykać filoanizmu. Damian Żurawski, co pan kończy? Pisze pan jakąś pracę doktorską? Mówi pan regułkami prosto z książek. A wie pan, jak to jest? Bzdura, no. A jest to bzdura. Wie pan, to jest, niech pan sobie obejrzy Szpiegów jak my. Tam też jest tak, ci naukowcy wszystko przygotowali, wszystko pięknie, ładnie, sterylnie i tak dalej. Komputery działają, łup. I o centymetr minął ten promień, tą rakietę. Tak to jest z naukowcami, proszę Państwa. Teraz to jest ciekawe pytanie.
Pan Michalkiewicz powiedział, że pan Kaliński na skok. No wszyscy, co mówią o skoku, są ubeckimi prowokatorami, a ja też. Niedługo sądzę, że o mnie będzie. O, proszę bardzo, projekt Herren Volk napisał tutaj sonda, ośrodek, gmail.com, bo tak musieliśmy dać, bo sonda zajęta, wiesz. Co jest? Co tutaj mam? Bo tutaj ktoś powiedział, że czy nowa funkcja pana Macierewicza, ja nie wiem, jaką on ma nową funkcję. To jest... Tak, jeżeli chodzi o Smoleńsk, proszę państwa, ja już raz powiedziałem, wczoraj nawet przypomniałem taki artykuł sprzed 3 lat, gdzie się zgadzam absolutnie z panią Krystyną, z panią Ewą Stankiewicz, to rozmawiałem z nią wielokrotnie. I to jest bardzo ciekawy artykuł, w którym ona wyraźnie mówi, że chciała być w państwie, że państwo, które pozwala zabić swojego prezydenta i nie potrafi wyciągnąć winnych, nie zasługuje na to, żeby być państwem. I to jest prawda. To jest absolutna prawda. Tylko że, proszę państwa, pani Ewa jeszcze nie ma, boi się powiedzieć jednej rzeczy. Boi się ewidentnie powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, że to nie, że to wymienić jeszcze 2 czy 3 nazwiska po stronie tej, która zginęła, które również są za to odpowiedzialne. Ja o tym głośno mówię. Oczywiście za to wszystko odpowiedzialny jest premier. Za to wszystko odpowiedzialny jest ówczesny premier jako szef urzędników, ale jeżeli przed sądem ma stanąć tylko pan Arabski, to ja bym proponował jeszcze jednego, dwóch wysoko postawionych panów, którzy wtedy byli w kancelarii prezydenta, a obecnie są wysoko postawieni, również postawić przed sądem. Za to samo, po prostu. A to, co się dzieje i ta dzisiejsza wypowiedź pana marszałka i tych posłów z PiSu i tych różnych tych, którzy uważają, że zapłacił i załatwił sprawę, to widać wyraźnie, jak się w Polsce traktuje procedury, czyli jeszcze raz, instrukcja HET, instrukcja bezpieczeństwa i protokół. Co prawda na miejscu tego pilota, który wziął tą panią lecąc samolotem, wziął tą jego żonę na prośbę pana marszałka, ja bym odmówił, bo kapitan ma prawo odmówić, nawet gdyby miał stracić pracę. Ale cóż, widać jak jest. No. Trudniok, nie wiem. To trzeba wyjaśnić, tego jest rząd. No. Nexus 2. No musimy zrobić network. Branik. Panie Piotrze, można prosić o komentarz, czy nie boi się pan likwidacji kanału na tle ostatniej likwidacji kont kanałów narodowych? Oczywiście, że się boi. Prawdopodobnie tak będzie. Nie wiem jak po tym kanale. Tylko widzi pan, ja w tym momencie raczej nie obrażam ludzi. Absolutnie nie obrażam ludzi. Staram się dyskutować cały czas. Tępię tak samo antysemityzm, jak i antypolonizm, bo dla mnie się to niczym nie różni. Nie zajmuję się LGBT, bo uważam, że to temat poboczny i nadawanie jakiegokolwiek kształtu tu ideologicznego, ideowego i tak dalej, oni są tak samo biednym narzędziem, jak Newsweek był biednym narzędziem w stosunku do mnie, a właściwie do Wojciechowskiego, do oddziału Wojciechowskiego, a dowody na to są, bo wcześniej jeszcze, jak byłem na Twitterze, dyskutowałem z ludźmi nienawidzącymi Wojciechowskiego i mnie też. I oni mnie mówili, ja mówiłem, wiem, że ja za to zapłacę, wiem, ale ja to robię dla dobra Polski, nie ani dla Wojciechowskiego, ani dlatego. I udało się parę rzeczy jednak zrobić, którego nawet PiS nie dał rady cofnąć. No. Bastek, tak, Smoleńsk to jest kpina nas wszystkich i tym też zajmie się sonda. Musimy to zrobić. I tu nie chodzi o stworzenie jakiejś komisji, zapraszanie jakichś różnych rzeczy. Właśnie chodzi o to. No. Co pan sądzi o Westerplatte, kto steruje no nie, tak bym nie pisał. Proszę tak nie pisać. Nie, nie, tak nie można pisać, jak pani pisze Like a Virgin. Szanujmy się. Nie wiem, kto steruje. Ja powiem wprost, ktoś steruje, jakaś siła polityczna, za którą ona stoi, która za nią stoi. To trzeba też rozpoznać. Bo poczynania pani Dulkiewicz jako prezydenta miasta są dla mnie bardzo kontrowersyjne, mówiąc już lekko, i z przyjemnością bym wymienił poglądy na ten temat z kimś tamtąd. Nie sądzę, żeby pani Dulkiewicz raczyła była chcieć rozmawiać z takim esbeckim śmieciem jak ja, bo tak niestety jestem, będę również przedstawiany, jeśli to zrobię, jeśli nie, bo nie ma argumentów i chciałbym poznać jej argumenty i podam swoje. Cały czas. Natomiast Sebastian, ja pamiętam, spokojnie. Natomiast proszę Państwa, stanąłem w jej obronie i będę stał nadal, dlatego że uważam, że używanie nieletnich dzieci do walki politycznej z kimś jest po prostu, no nie nazwę tego, po prostu. Sebastian Meskow, jutro nie byłby pilotem. Trudno, ale jakby się coś stało, trudno. Przepraszam, to jest honor, to jest oficer, jest służba.
A może byłby? A może oni potrzebują po prostu takich, żeby nie tak jak ten młody człowiek koło pana marszałka z głupim uśmiechem go opowiadać dyrdymały i ewidentnie mówić, ewidentnie starać się. No to ja przez chwilę poczułem się jak u Orwella z zamianą słów i z Ministerstwem Miłości, z Ministerstwem Prawdy i tak dalej. No niestety. No. Niestety. I więc Like a Virgin to już powiedziałem, co sądzę. Ja już powiedziałem to wielokrotnie. Ja cały czas uważam, że w tym momencie państwo ma rację, bo państwo powinno to wziąć i to powinno być pod zarządem prezydenta bezpośrednio. U nas nie ma królowej, ale prezydent niech się do czegoś przyda poza opowiadaniem różnych dziwnych rzeczy. Niech się prezydent przyda do czegoś, proszę państwa. I to tak jak jest Her Majesty's Heritage, tak samo pod zarządem prezydenta powinny być wszystkie miejsca, które są symbolem naszego dziedzictwa narodowego. Nie żadnego partyjnego rządu, nie innego, ale pod zarządem prezydenta. I prezydenta Polski, a nie prezydenta miasta. Sebastian, o oficerach Strednej Kasy też już nikt nie pamięta. Tak, nikt nie pamięta i to jest też błąd. I takimi rzeczami też będziemy chcieli zająć. Groszka B, Raś na Śląsku, Gdańska, teraz Szczecin. Czy coś się... Tak, dzieje się, oczywiście. Ja to w grudniu, proszę mi wyznać, mówiłem, będą tendencje. Do tego dochodzi jeszcze Przemyśl i do tego dochodzą te tereny wschodnie, tam gdzie są wpływy różnego rodzaju. Więc proszę się zastanowić, co się dzieje. No. Także pan miał styczność z Rosjanami, to jest duży. Czym się różni patriot polskiego? To jest taki też shirtowy. Łukasz 77, nie jest shirtowy, jest dość głęboki, tak powiem szczerze. Tak samo i amerykański i inny. To nie jest tak, jak pan ładnie to pan nazwał, panie Łukaszu, t-shirtowy. W wielu wypadkach tak uważam, bo część ludzi mających kotwice na tych koszulkach i pamiętamy powstanie i tak dalej, lokowało powstanie w Poznaniu, powiem szczerze, no, nie wiedziało, o co chodzi. No. No, niektórzy nawet w Warszawie, ale dokładnie nie potrafili powiedzieć, ile trwało. No. To też jest coś strasznego. Także powiedziałem, pani Graszko, coś się podskórnie dzieje. No, ale o tym się też zastanowimy. No. Jak młodo widzę, przeciwi się starszemu, ma ban na loty. Trudno, kiedyś to się skończy. Wieluń, Bastek, ja wiem, ale Westerplatte jest tym symbolem dla całego świata w tym momencie. Wie pan, w tej zasadzie. Notabene tak się zastanawiam dla naszych, bo wczoraj po raz kolejny obejrzałem sobie film Ha, o zamachu na Heydrichu ze świetnymi aktorami, świetnie zrobiony. Przecież myśmy mieli również wspaniałym, no, jeżeli można tego nazwać, bardzo trudnych warunkach akcję na Kuczerę, zamach na Kuczerę. Też moglibyśmy spróbować taki film nakręcić, niestety. No. Amerykanie są odpowiedzialni za całe zło tego świata. Rosja i zawsze walczy o pokój, jeśli oczywiście żartuje. Dobrze, że pan żartuje, bo już myślałem, że pana. No. Sorry, kiedy powstanie mi ze zło głupich kroków? Ja tego nie zrobię. A ono już jest, proszę pana. Z drugiej strony to także też chcę walczyć z mową nienawiści, jak ten ośrodek. Tylko proszę pana, proszę państwa, to nie jest tak, bo jeżeli ja na przykład będę chciał dyskutować z LGBT i z tymi różnymi rzeczami, to ja, to jest mowa nienawiści? Nie, u mnie nie ma mowy nienawiści. Ja się tylko wkurzam na tych, którzy mnie personalnie atakują. No. Dokończę projekt Herem Wolk do pana Krzysztofa K. Olsztyn, pan mówi o tych. Olsztyn to jest też ciekawa historia, bo na przykład w jednej sytuacji, też również z PWPW, dwóch teoretycznie uchodźców z Donbasu było legalizowanych właśnie przez takie środowiska olsztyńskie. Tylko że ci uchodźcy z Donbasu to pochodzili z rodzin wojskowych i wychowywali się w Moskwie. No. Jacek Zawłocki był, ale minęło tyle lat, jest czas, no był, ale warto, żeby zrobić nowy. No. Pisze, wymieniają nazwisko, to niech wymienią po prostu. Tam jest więcej. Tam jest jeszcze sytuacja, tak zwane rowery Błażeja. No, no przepraszam, że tak mówię, ale tam tak to mówiono różna inaczej. Tam jest jeszcze i wiele innych sytuacji w tych środowiskach. Ja powiedziałem jeszcze raz. To, co się stało w aferze podkarpackiej, natychmiast zamięciono pod dywan z pomocą tych dwóch Ukraińców. Ja pierwszy raz widzę, żeby dostać tak mały wyrok. Człowiek, który dostaje za coś tam, bo tego, prawda, 3-4 lata za jakąś bzdurkę, a tutaj jest ewidentne stręczycielstwo, wykorzystywanie nieletnich, czyli
pedofilia w tym momencie i dostaje się w zawieszeniu, prawda? No właśnie. Co pan uważa o aplikowaniu? Nie wiem, to pana sprawa. No. A kto nas wyzwolił, jak nie Ludowe Polsko, Wojsko Polskie, Armia Czerwona, a szczególnie Armia Czerwona nas wyzwalała. Znaczy, to tylko nazwać wyzwoleniem, oni po prostu przelecieli po nas. No. Przy okazji zostawili swoją władzę i tak dalej. No na mnie ktoś mnie pytał, co myślę o pomniku Berlinga. Powiem, że się zdziwicie. Tu nie chodzi o tych żołnierzy berlingowców i o tych ludzi, którzy prosto z zesłania szli pod karabiny, mając tył NKWD pod Lenino i tak dalej. To bardzo dziwne rzeczy i tym ludziom trzeba oddać szacunek. Ci, którzy szli, walczyli w pierwszych liniach i ginęli, bo do tego byli używani. To na pewno nie byli komuniści. Natomiast tam było bardzo dużo funkcjonariuszy komunistycznych. Jakby nie było Berlinga, byłby inny Berling, ponieważ to była jednak oczywiście zdrada. I bardzo dobrze, że przewrócono ten jego pomnik, bo ja mówiłem, że jeżeli robimy dekomunizację, to trzeba się pozbyć nie tylko nas ulic, ale również tego typu rzeczy. I już. Natomiast jestem przeciwny deprecjacji żołnierzy spod Lenino i żołnierzy idących z Rosji, ponieważ oni naprawdę nie mieli w pełni świadomości, czy oni, że walczą dla komunistów o komunizm, o to nie chodziło. Oni walili w Niemców po prostu i ginęli w walce z Niemcami. Tak, a to pan idzie do CBA, co mi obchodzi? Dla mnie CBA to jest policja fiskalna, to nie jest służba specjalna. Właśnie nie było w czasie nazwy Ludowe WP, nie było, to była pierwsza Armia Wojska Polskiego chyba tak, prawda? No właśnie. News aż 80. Tak, ale kto de facto, ja się zgadzam. Ja cały czas mówiłem, że trzeba o tych wszystkich naciskach i uwarunkowaniach powiedzieć, jak trzeba to potraktować. Mówiłem cały czas tą ustawę, ale mówiłem, powiedziałem również i powtórzę to jeszcze raz, że kiedy Polonia amerykańska usiłowała robić lobbying, ktoś z kancelarii prezydenta i ambasada robiła wszystko, żeby do tego lobbyingu nie doszło. Prawda? Jeździli i mówili, żeby nie było protestów i lobbyingu. Po prostu. Projekt Herenwolk w Olsztynie, dzieją się dziwne rzeczy, gdyby pan był z nami zwany rozwój domy. Dobrze, panie Krzysztofie K., to proszę się bezpośrednio zwrócić po tym mailu do Daniela. Daniel i tak prześle mnie, bo te maile idą i do mnie także, i do niego, i do mnie, i będziemy sobie czytać po prostu. Okej? Okay? No. Trumpek, to nie tylko byli żołnierze, którzy nie zdążyli do Andersa, to byli również wielokrotnie zesłańcy na Syberii. Ci wywiezieni w 1939 roku przez kacapów, oni również się nawiedzili kacapów, ale dostali broń do walenia. To jest tak jak w tym słynnym wierszu. Może ktoś pamięta ten wiersz z czasów powstania, gdzie żołnierz pisze, młody AK, że czekamy na to na czerwoną zarazę, by uratowała nas od czarnej zarazy. I oni też tak myśleli. Czarna zaraza była gorsza, bo czarna zaraza to były obozy koncentracyjne. To było nie tylko to. To były rozstrzeliwania na ulicach. No. Panie Piotrze, czy istnieje możliwość stworzenia przez służby komórek widujących lokalnicę partii Adamowskiej? Tak, oczywiście, że istnieją. I dlaczego nie? Oczywiście, że istnieją. I kto wie, czy nie będą stworzone, no, ostatecznie. No, ale co z tego? To trzeba się bać? Wielokrotnie państwo mówiliście o kontrwywiadzie obywatelskim. To jest właśnie sonda. Tylko, że wiecie państwo, no niestety ta sonda musi się również... część będzie robiona w Polsce, część będzie robiona przeze mnie stąd. Spokojnie. Czy SOE to służby zaraz... SOE to co to jest? Karol, pan rozwinie, bo mam gdzieś na końcu. No. Gdy w Sejmie chodziło o powołanie komisji, która by zbadała pedofilię we wszystkich środowiskach, totalna opozycja dała się, że nie chcą oni badać go. Damian Kwieciński, wiem i ja to mówiłem. I bardzo dobrze, że PiS chciał zrobić taką komisję i w naszym interesie jest zrobić takiej komisji. Nie chodzi o skazywanie ludzi, dlatego ja będę pilnował, żeby bez dowodów nikogo nie wymienić. Bez dowodów, ale w ewidentnych sprawach. Ale to nie tylko o to chodzi, proszę państwa. To nie tylko o to, bo to jest, powiedziałem, to idzie w poprzek. Ja jeszcze raz powtarzam, wystarczy zobaczyć pewne adresy, pewne pałacyki i zobaczyć, kto tam przyjeżdża. Ażby się zdziwili.
No właśnie, Bożena 123. Czekamy Ciebie, czerwona zaraza, byś wyzwoliła nas od czarnej śmierci. Tak to jest. Tak, Panie Piotrze, o to mi chodziło. Natomiast zbyt ogólnie powiedziałem, oczywiście chodziło o polskie słowiańskie. No właśnie. No nie, tam byli również i ci z części armii Andersa, którzy nie wyszli także, no to wiadomo. No, ale trudno, Jarekka, tak musiało być. Innego rzeczy, i takiej sytuacji, no, kto wie, no. Co byłoby lepiej, gdyby Armia Czerwona stała na Bogu i powiedziała, radźcie sobie dalej sami. Marionez, po pierwsze, Armia Czerwona nigdy by się tam nie zatrzymała, ponieważ był wyścig to pierwszy do Berlina, bo Stalin wiedział, że w ten sposób osłabi mocno Zachód. To raz. Po drugie, oni by się nigdy nie zapytali, a kto wie, czy byśmy sobie nie poradzili na tym Bogu. No. A my doszedłby kto inny, no. Jumanji, prawda, jest także, i to też jest kwestia również, bo także będziemy się chcieli tym zajmować, również to kwestia właściwych proporcji historycznych. Gdyby nie Ribbentrop-Mołotow, nie byłoby w ogóle II wojny światowej, nie byłoby czarnej zarazy, ale również gdyby nie postawa Anglików i Francuzów. I w tym momencie nie winię Amerykanów w ogóle, bo Amerykanie ze swoim izolacjonizmem nic nie wiedzieli o tej Europie, tak prawdę mówiąc. Jak się dowiedzieli, to było trochę już za późno. Na cmentarzu wojskowym w Lwowie leżą obok siebie polscy żołnierze 39 obok Rosjan. Krzysztof Szczotko, oczywiście, że tak, ale proszę Państwa, to również w ten sposób, że my mówimy bardzo często generalizując, ale też ciężko jest obwiniać również tych żołnierzy. W wielu wypadkach również i ruskich, bo oni szli, to byli ludzie, którzy nawet czytać i pisać często nie umieli. Pierwszy raz byli za granicą gdziekolwiek, nie w pierwszych rzutach. Wiecie, kto był w pierwszych rzutach. Tylko że polityka NKWD i polityka politruków taka była po prostu, aby tych ludzi zrzucić, aby ci ludzie stanowili taką czystotę, czysto taką azjatycką, to jakby to powiedzieć, azjatycką hordę. Oni również tak samo ginęli, dlatego szacunek należy się każdemu żołnierzowi, który zginął w walce z Niemcami, również i rosyjskiemu, dlatego jestem przeciwny, absolutnie przeciwny jestem niszczeniu cmentarzy radzieckich, dlatego że ci żołnierze, tam leżą zwykli żołnierze, natomiast jeżeli stawia się pomniki człowiekowi, który jest odpowiedzialny za obławę augustowską i za mordowanie Polaków, no to, bo tylko dlatego, że nosił mundur generała sowieckiego, to ten pomnik należy zniszczyć. Chyba się Państwo ze mną zgadzacie, prawda? A, Soet, prawda, no tak, rzeczywiście. A to było coś w rodzaju, o, rzeczywiście, kurde, psorki. To było coś w rodzaju, nie, to tam w tej chwili była, to chodzi panu o te operacje specjalne, ten wywiad brytyjski też się tworzył, tam również tworzył się taki wydział informacyjno-dezinformacyjny, Sefton Delmer tworzył ten wydział Black Press, brudnej prasy po prostu. No. Adam Waśniewski, dobry wieczór panie Bogoniku, u Berlina byli normalni Polacy, głównie polityczni, a my nie komuś, dlatego dostali po jednym magazynku na PPS i po cztery łódki na boi do Mosina pod Lenina. Zgadza się, panie Adamie, powiem panu jedną rzecz, że to samo dotyczy też, powiem wprost, ci żołnierze są ofiarami nie tylko Niemców, oni są ofiarami również cynicznej, brudnej, wrednej polityki Stalina. To Stalin jest największym, był największym wrogiem Rosjan. Na równi z Hitlerem największym wrogiem ludzkości. Niestety Rosjanie tego też nie wszyscy rozumieją. Nie mam obrazu. O kurczę, blade, przykro mi. No. Nexus 2. No ale czy ja powiedziałem, ja nie mówię o żołnierzu, ja mówię o tym generale. Po prostu. To nie jest pomnik całej dywizji i tych żołnierzy. Najgorsza sprawa, że tym żołnierzom pomników nie stawiano. Tak samo jak nie stawiano, proszę Państwa, gdyby na przykład postawić pomnik zwykłym żołnierzom, nawet bym zniósł nawet z żołnierzom rosyjskim, którzy ginęli w walce z Niemcami, w rzeczywistych walkach z Niemcami w Kołobrzegu czy gdziekolwiek, nic bym nawet na to nie powiedział. Ale tym żołnierzom od Berlinga nie stawiano, postawiano tylko jemu pomnik. No. I to jest ten problem. Zgadzacie się Państwo czy nie? No.
Przecież Stalin osobiście nikogo, Marina, Stalin osobiście nikogo nie zabił. A Hitler zabił kogoś osobiście? Nie, Stalin zabił, jak był młody, to przecież tam niby tam robił ekspropriacje i różne rzeczy. Hitler też przecież był w czasie I wojny światowej na froncie, musiał kogoś zabić, no. De facto, ale ma pani rację, Stalin nikogo nie zabił, Hitler też nikogo nie zabił. Zgadza się, absolutnie. Więcej, Himmler nikogo nie zabił, Heydrich zabił, ale Himmler nie zabił nikogo, Goebbels nikogo nie zabił. Beria nikogo osobiście nie zabił. No. Marionez, nie, już nie prośmy pani Marlindy litości. Dajmy spokój. Pani Marlinda ma swoje poglądy i niech sobie działa, niech sobie ma swoje, ma prawo mieć swoje poglądy, ale też niech myśli. Marek, a pomnik po drodze zdaniu mostu Łazienkowskiego? Łazienkowskiego? Tak, to ten berlingowski jest. Tylko właśnie. Czterech śpiących usunęli, bo to był w hołdzie za wyzwolenie Warszawy, tych zwanych czterech śpiących. To zawsze pamiętam, moja babcia się zawsze z tego śmiała i razy przyjeżdżała, mówi, co oni wyzwalali. I dobrze, mówi, pomnik postawili na Pradze, bo tam się bali, jak bo się bali w Śródmieściu, dlatego że tam były same gruzy i nie wiedzieli, na co trafią, więc tam gdzie tego... No. Właśnie. Ja wiem, że pan celowo mnie prowokuje i wcale, że pan se żartuje w tym momencie, mam nadzieję. No. Bardziej, że tak prawdę mówiąc, to jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o Stalina. Porównanie Stalin-Hitler. Hitler rządził o wiele krócej od Stalina. Przecież jak Hitler objął władzę, to Stalin już miał władzę, a zmarł w 1953 roku, prawda? Czyli obliczcie sobie, 8 lat po Hitlerze. Nie chodzi o to, no nikt nikogo nie, no właśnie, bo tak się zgadza, że tak. No tak, są jeszcze te, a te wszystkie banderowskie, oczywiście ja się z tym absolutnie zgadzam, proszę Państwa, absolutnie się zgadzam. Problem polega na tym, że te wszystkie pomniki, o których mówimy, czterech śpiących, ten z Parku Skaroszewskiego, to są jakieś pomniki wdzięczności, kiedy nie mamy za co być wdzięczni, tak prawdę mówiąc. Gdyby to był pomnik zwykłych żołnierzy, i oczywiście jest cmentarz żołnierzy radzieckich w Warszawie przy Świrki Wigury, i tam... I on powinien być przez nas pielęgnowany i tak dalej. To, proszę Państwa, nawet w czasie zimnej wojny ten cmentarz żołnierzy, który był w Berlinie Zachodnim, a to za bramą brandenburską i tam Rosjanie mieli warty, on też był szanowany i dotąd jest szanowany, bo tak ma być. To są jedyne pomniki zwykłych, normalnych żołnierzy po prostu. Tych, którzy są mięsem, którzy, bez których nie byłoby Stalina, Hitlera i tej całej reszty bandy. I już. Jak słowo dają z doba, to dobrze. Moja babcia też lubiła się śmiać, a raz jej szczęka przyznała. No, czterech śpiących to było czterech śpiących po prostu. A dlaczego panu Aladans, pan celowo sieje tu ferment? O co chodzi? No. Wyszkolę nielegałów, jak będziecie chcieli. No. Ktoś mi tu powiedział, że specjalnie produkuje. Dlaczego? Panie Piotrze, czemu dziś nikt nie wyjaśnił, że tam z pieniędzy? Panie Krzysztofika, ja mówię o jednych, a pan mi zaczyna mówić o innych rzeczach. Mnie się pan pyta, proszę się zapytać ówczesnych rządzących, a konkretnie Siemiątkowskiego i te wtedy SLD rządziło, zdaje się. Panie Piotrze, nekropolie wojenne i ich ochrona chodzi pod konwencję chacką i genewską. Tak, panie Damianie, ja wiem i dlatego denerwują mnie wszelkie... No. Nie ma odcinka bez jej idiotycznych prowokacji. Manuel Adams, kto? Marlindy? Ale niech sobie pisze, no ale jak chce, to niech pisze, no ale przecież... Ale proszę pana, może to są idiotyczne prowokacje. Ona zadaje takie pytania, tak jakby badała, co ja na te debaty odpowiem, ta pani Marlinda, ale ani razu mnie nie powiedziała o mnie, ty SBK-u, ty kłamco, ty chamie, nie dała sobie żadnego pseudonimu pod tytułem KHT, to złodziej, czy inny, co to przychodzi, nie pisze po rusku. No to co?
Dlatego ja też będę, powiedziałem, w ramach projektu Sonda my będziemy również dyskutować. Tu nie chodzi o to. W sytuacjach skrajnych po prostu, a takich sytuacji jest już dużo, będziemy naprawdę starali się albo na drogę publicystyczną, albo na drogę sądową. Chociaż czasami droga sądowa jest w Polsce bez sensu, ponieważ sądem się nikt tym nie zajmie. No niestety, nawet te prawicowe sądy w tej chwili są przeciwko ludziom, którzy mówią to, co ja. No, przykro mi. Tak to wygląda. I my naprawdę jesteśmy, proszę Państwa, Polacy, jako, nie tylko jako naród, ale jako społeczność, naprawdę jesteśmy dumnym, wspaniałym narodem. Nauczmy się tylko, że przeciwnik to nie jest tylko ten, który ma przeciwne zdanie. I nie koncentrujmy się na tych, ale czasami przeciwnik ma zdanie takie jak my i to jest największy problem. Poza tym nie szukajmy wszędzie szpiegów. Ja powiedziałem, śmiercią dla każdego kontrwywiadu jest szpiegomania. No. Co prawicowe? A, zdziwił się pan. O tak, proszę pana, się pan zdziwi. Jak to się dzieje, ilu w tych środowisków jest koniunkturalistów w tym momencie? Pan patrzy tylko i wyłącznie na tą górę, na to, co widać, co jest nagłaśniane. No to w takim razie zatwierdzanie różnych rzeczy, zatwierdzanie szybkie różnych rzeczy, czy jakby to panu powiedzieć dokładnie. Dobrze, mogę ci panu, że nie sądy, chodziło mi bardziej o prokuraturę, czy wbrew logice szybkie decyzje o samobójstwie, tak jak i tego, nie tylko tak jak i tego boksera, czy niechęć do odgrzania niektórych spraw, w tym również sprawy Lepera, po prostu. Sebastian Wojskowy, no niestety największymi przeciwnikami Polaków są sami Polacy. Dlaczego oni tak bardzo chcą odsunąć PiS od władzy? Aktorzy, dziennikarze, opozycja. Dlaczego? Dlatego, że wytworzył się przez te kilka lat za czasów nie tylko PO, ale tego wszystkiego, co rządziło, wytworzył się pewnego rodzaju system, w którym PiS mocno wszedł, między innymi również przez Amerykanów. Amerykanie też postanowili odbudować w Europie. Jeżeli chcą mieć wpływ i być supermocarstwem, muszą to zrobić. Obudzili się i przestali się dać wprowadzać w te arabskie awantury, tym bardziej, że zrobiła się jeszcze jedna siła polityczna, bo tym Chiny w tym czasie, co Amerykanie przespali, prawda? W związku z czym uważam, że i to jest to. A dzisiaj przeczytałem, że jakiś aktor nigdy nie wystąpił w TVP. Ja nigdy nie wiem, nawet nie wiedziałem, że to jest aktor i kto to jest. Jakiś facet, no, tak powiedział. Nie wiem, podobno gra w jakimś serialu, którego nie oglądam. Być może. Więc proszę Państwa, ja też deklaruję, nigdy nie wystąpię w Cartoon Network. Obiecuję Państwu, nigdy nie wystąpię w Cartoon Network. Panie Piotrze, kiedy dożyjemy czasu, kiedy wydarzenia w II wojnie światowej nie będą miały wpływu na teraźniejszość? Jeszcze trochę czasu musi minąć, dlatego że te wydarzenia stworzyły Jałtę i nie tylko Jałtę. Druga wojna światowa stworzyła cały układ, który się trochę wali, trochę broni, różne przetego, różne rzeczy. Także to jeszcze potrwa. Bazę, Amerykanie, tak, tak, oczywiście. Powiedziałem jeszcze raz, cała ta antyamerykańska w tej chwili propaganda, która się dzieje, przypomina mi żywcem operacje robione przez Rosjan w latach 70. i 80. w Europie Zachodniej. Antymoda na antyamerykańskość, proszę Państwa. U nas niestety to jest i ja to słyszę u poważnych ludzi, niektórzy naiwni, niektórych naiwnych po prostu już. Dokąd Polska zmierza, Jareka? Dokąd Polska zmierza? Ha. Powiedziałem to w grudniu. Nie chcę mówić, mam nadzieję, że nie do tego, co myślę, ale Polska zmierza do całkowitego ubezwłasnowolnienia. Nie wiem, jak nazwać rozbiory, są w tej chwili niemożliwe w sensie takim, jak to było w 1772 roku i później. Więc Polska będzie na mapie, ale będzie całkowicie ubezwłasnowolniona. Nie przez Amerykanów, proszę Państwa, nie. Bo ja się obawiam, że niestety ta antyamerykańskość w Polsce i te resentymenty kremlowskie wygrają. Tego się najbardziej obawiam, proszę Państwa. A wtedy Polska będzie ubezwłasnowolniona i tylko niektórzy będą czerpać z tego wszystkiego profity. Tak jak Państwu powiedziałem, kiedy przyjdzie czas na uczciwych, a po co im czas? Oni mają niebo. Tak niestety jest. Właśnie. Czy wszyscy z czata już mamy teczki? Nie sądzę, tam przestańcie, ABW nie ma co robić, tylko czytać mój czat. No. No.
I tak powiem. Dobrze, proszę Państwa. Ja cały czas uważam, że i cała ta działalność, zarówno sonda, jak i ośrodek myśli pozytywistycznej, bo to są dwie działalności, które będą troszeczkę separowane o tyle, że ośrodek myśli pozytywistycznej będzie bardziej naukowy, taki dyskusyjny, naukowy, a teoretyczny, natomiast sonda będzie bardziej praktycznym, chociaż też i będzie się zajmować różnymi rzeczami w tym momencie. Uważam, proszę, że tak będzie. Natomiast proszę Państwa, puszczę Państwu dzisiaj piosenkę, zaraz na koniec. Chociaż też powiem wyraźnie, że inne ośrodki potrafią, nie wiem skąd oni trzepią kasę, więc widzicie Państwo, najgorszy problem, że bardzo łatwo jest zebrać w Polsce 1,5 miliona złotych, czy żyć, czy kupa ludzi się składa na to, aby jeden miał dobrze. Nie chodzi tu o mnie, to nie o to chodzi, proszę Państwa, ja nie chcę mówić dokładnie, ale nasi przeciwnicy są lepiej zorganizowani i bardziej różne rzeczy. No a my cóż, proszę Państwa, tak wygląda. Krzysztof Kask, pan znowu te 447 jak zapalony, czy pan nie rozumie, że... Dobrze, to teraz powiem wprost, bo to i to mówiłem wyraźnie, tu mam taką dziwną korespondencję, największe naciski 447 były z Moskwy. Tak, z Moskwy i z Chin, bo oni wiedzieli, że w ten sposób sprawią, że Polacy wywalą Amerykanów. Natychmiast. Tak to wygląda. Queenu nie mogę puścić. Co mówi Zapolno? Nie wiem, nie ma majora, nie ma żadnego Jabłonowskiego, majora Jabłonowskiego. Kto to jest major Jabłonowski? Czy jakiś? Nie ma. To jest aktor, który... Czy Aleksander Jabłowski. To jest aktor, który w jakimś dziwnym mundurze na rowerze coś mówi, ale to nie jest. Ja jestem emerytowanym pułkownikiem. Po prostu. O właśnie. 180 tysięcy lajków Omzirk. A ja nie chcę z Omzirkiem się tutaj równać. Oni są czego innego. Chociaż też bym chciał się z nimi spotkać i pogadać, bo jeżeli oni monitorują, a my po prostu będziemy zwalczać te antypolskie rzeczy. Więc niech tego. A powiedziałem, dla mnie antypolskość, antypolskim działaniem będzie również próba ewidentnego wpakowania nas w antysemityzm, jak również w antypolonizm. To jest to samo i tak uważam. Muszą się Państwo z tym zgodzić. No. Nie, tanga nie puszczę. Dzisiaj do tej audycji pasuje mi tylko jedna piosenka. I tą piosenkę puszczę, dobra? Skąd pan to wie, że skin? Głównie z Rosji, Zenon Kozłowski. Wiem, od źródeł, a źródeł nie zdradzam. Ale wiem o tym. To były główne naciski, tym bardziej nie na darmo mówiłem o operacji MOZ. Zresztą dwóch dziennikarzy namawia mnie cały czas na napisanie książki na ten temat. Tym bardziej, że proszę również zobaczyć, kto jest w komitecie tego radosnego marszu do czczenia Westerplatte, to wtedy będziecie wszystko wiedzieć. Ja powiedziałem, że Rosjanom udało się przerzucić wtedy całą masę wpływowych źródeł. Mówicie agenturę wpływu przy okazji akcji MOS. I w 99 roku, w czasie, kiedy byłem w Izraelu na rozmowach i na wspólnych działaniach, stanęła ta sprawa również. Wtedy zablokowano partię prorosyjską w Izraelu, ale oni zaczęli wchodzić w instytucje. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to tam nagle się okazała ogromna, poza środowiskami, tradycyjnie środowiskami żydowskimi, okazała się nagle tych wszystkich ludzi po akcji MOS mniejszość. To im się Rosjanom udało, muszę powiedzieć. Zresztą oni wspaniale rozprawiali. Wszystko było sterowane. No. Także stąd wiem. No. Nie chcę pisać na tej książki, akurat nie z dziennikarzami. Akurat z dziennikarzami. Oni po prostu mówią to, co niektórzy chcą słyszeć. Tak samo powiedziałem ostatnio na jednej z kanałów, odsłuchałem, ktoś mi podesłał, odsłuchałem pewnego pana, dość znanego, który zaczyna mówić bzdury zarówno o jednym, o Kaczyńskim, o panu Jarosławie Kaczyńskim, o panu Morawieckim i tak dalej, analizując ich rodzinę. No, to jest straszne. Dobrze, proszę Państwa, ja zaraz będę kończył, bo to już się zaczyna robić dość tego. No. Także puszczę Państwu wybrańców katów, bo to akurat jest to,
o czym mamy, to o to chodzi. To jest właśnie monitorowanie, no nie monitorowanie, ale zwalczanie antypolskich zachowań. Za cudze winy, za nie swoje słowa i za boleśnie zadane nam rany. Patrzcie, jak dumnie kat unosi głowę, a my za wszystko przepraszamy. Za błędy władców, za premierów dealę, za to, że klęczą, ale nie przed nami. Za prezydentów patetyczne chwile. My naród, my zawsze przepraszamy. Miliony grobów, przestrzelone czaszki, niszczone co dzień pustymi słowami wybranych z katów jadowitej łaski. A my tych katów przepraszamy. Na obcie kurkę, jak na resztę, to i na mnie. I na obcej ziemi giniemy, walcząc wytrwale. Choć wiemy, że śmierć niczego już nie zmieni, a inni dostaną medale. Ciągle czekamy na uznanie świata i dla honoru poświęcamy życie. Lecz kpiący śmiech to nasza zapłata, bo kat jedynie nasze ciała liczy. Kat wybrał sobie wśród nas pomocników, których my sami na tronie sadzamy. Mareka, mam nadzieję. Dajemy się sprzedać za kilka. Krzysztofka, to niech sobie założy pod jakimkolwiek lewym tym. I kupców naszych ciągle. Ja mam uczyć. Przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać kata krzykiem. I nowy dzień z nadzieją witamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, a my szczęśliwi znów go przepraszamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę. Trzeba się już ta piosenka. My zasłuchani wciąż go przepraszamy. Wciąż go przepraszamy. Anna K. nie ma co, nie ma problemu przecież. No dobra, nareszcie się skończyły ci wybrańcy katów. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, na sam koniec jeszcze jedna rzecz, bo ktoś mi mówi, że
Ktoś mi tutaj napisał, że dlaczego Polonia jest podzielona. A może dlatego, żeby takie idee jak ośrodek myśli pozytywistycznej czy Dasonda nie stały się powszechne w Polonii. Może, nie wiem. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu. Dobranoc i cóż, do jutra. Jutro prawdopodobnie zrobię jakąś audycję rzeczywiście o literaturze, może socrealistyczne, może nie, więc sobie trochę luźniej pogadamy. Chyba rzeczywiście, że znowu wyjdzie, że ktoś tam służbową hulajnogę wykorzystuje do lotów przez kanał i nie tylko. Dobra, dziękuję Państwu, dobranoc.